Cześć. Hit czy kit? To pytanie stawia sobie wielu z nas, patrząc na stylizację Anny i Roberta Lewandowskich, jakie prezentują oni podczas festiwalu w Cannes. A nie są jedynymi Polakami, którzy w tej imprezie biorą udział. Ja nazywam się Jarosław Panek, od 11 lat prowadzę w Kielcach sklep pod nazwą Grand Luxury Outlet, który z Mediolanu sprowadza końcówki ubrań marek premium i marek luksusowych. I tych marek oczywiście nie brakuje na festiwalu w Cannes, bo właściwie wszyscy wyłącznie są ubrani w marki luksusowe, natomiast to nie znaczy zawsze, że są ubrani dobrze. I zapraszam Was na mój krótki, subiektywny przegląd tego, jak byli ubrani Polacy na tym właśnie festiwalu. Festiwal w Cannes od kilku lat jest imprezą, na której goszczą Polacy. To piękne uczucie, bo jeszcze 15 lat temu, 20 lat temu co najwyżej mogliśmy sobie poczytać o tym, jak inni celebrują tam swoją popularność, jak ubierają się w piękne stroje, jak pozują fotoreporterom i jak wzdychają do nich ich wielbiciele. A tymczasem rzeczywiście od kilku lat jest tak, że Polacy także w Cannes się pojawiają, są gośćmi, są członkami jury, są reprezentantami różnych marek, są gwiazdami, do których wzdychają inni, do których wzdychają ich wielbiciele. I to oczywiście bardzo mnie cieszy, bo kiedyś tak nie było. No ale to także prowokuje do tego, aby oceniać stylizację i outfity polskich gwiazd, które pojawiają się na czerwonym dywanie na festiwalu w Cannes, ale także pojawiają się na różnego rodzaju ściankach prasowych, które są przygotowywane w Cannes na potrzeby wybranych imprez, bo Cannes to nie tylko festiwal, to także wiele różnego rodzaju imprez charytatywnych, modowych, promujących różne marki, więc właściwie cała śmietanka towarzyska z całego świata zjeżdża się do Cannes po to, żeby błysnąć, po to, żeby zyskać trochę na popularności, po to, żeby reprezentować różne marki, czy też czasami zwyczajnie po to, żeby popracować, jak chociażby nasza Joanna Kulik, która jest członkiem jednego z jury festiwalowych. Więc powód do przyjazdu do Cannes potrafi być bardzo różny, no ale jedno wszystkich łączy. Każdy chce na czerwonym dywanie, na ściankach prasowych, podczas różnego rodzaju gal i imprez, które towarzyszą festiwalowi w Cannes, no błysnąć. Każdy chce wyglądać jak najlepiej, każdy chce znaleźć się w blasku fleszy, po to, żeby się w tym blasku fleszy nieco ogrzać. No a to oczywiście, tak jak już powiedziałem, prowokuje do pewnych ocen i właściwie wszyscy ci celebryci są oceniani, śledzeni, fotografowani i w jakiś sposób analizowani, czy ktoś ich ubrał dobrze, czy ktoś ich ubrał niedobrze, czy błyszczą na tym czerwonym dywanie, czy też może trochę śmieszą, bo to jest bardzo różne i festiwal w Cannes zawsze pod tym względem, podobnie jak każda inna impreza, nie jest równy. Są wpadki, są też piękne odkrycia, są hity, ale są też i kity. Więc ja dzisiaj porozmawiam trochę z Wami na ten temat, jak oceniam naszych polskich uczestników tego festiwalu. A zaczynam od Moniki Olejnik. Moniki Olejnik, która została zaproszona na ten festiwal. Została zaproszona na premierę jednego z filmów. Zrobiła sobie nawet zdjęcie z Tildą Swinton, która grała w tym filmie, więc niewątpliwie Monika Olejnik no nie była oczywiście gwiazdą kina i gwiazdą piosenki, nie była tak fotografowana, ale jednak niewątpliwie miała status VIP-a, miała status ważnego gościa, który przeszedł się po czerwonym dywanie, no i błysnął. I sukienka Monika Olejnik była cała pokryta cekinami, to była sukienka, czy ona była taka zachwycająca? No powiem tak, były lepsze. To nie jest tak, że to była sukienka, która powala,
ale była to sukienka ciekawa. Niektórzy się pewnie zaśmieją, bo rzeczywiście w branży medialnej, w branży filmowo-wokalnej, nazwijmy to, i często się mówi tak, że jak coś się komuś nie podoba, to się nie mówi o tym, że jest brzydko, tylko że jest ciekawe. Tu tak nie jest. To ja nie mówię, że sukienka Moniki Olejnik była brzydka i zastępuję to słowem ciekawa. Ona była naprawdę ciekawa, była trochę inna. Po prostu nie była sukienką taką, powiedzmy, hollywoodzką, taką na czerwony dywan z tiulami, koronkami, taką klasyczną, jakiej spodziewamy się na takich festiwalach. Była sukienką całą wykonaną, pokrytą cekinami w różnych kolorach. To był ciekawy wzór, ciekawy krój, więc ta sukienka niewątpliwie coś w sobie miała. Natomiast Monika Olejnik tak naprawdę zwróciła uwagę wszystkich nakryciem głowy, wiankiem w kolorach flagi ukraińskiej i ewidentnie ten przekaz był bardzo czytelny, doceniony chociażby właśnie przez Tilda Swinton, ale także przez wielu innych gości festiwalu i myślę, że za to Monikę Olejnik trzeba pochwalić. Prawdziwe zainteresowanie mediów niewątpliwie budziła inna gwiazda polskiego pochodzenia, Emily Ratajkowski. Emily Ratajkowski już powielokroć bywała na festiwalu w Cannes i muszę wam powiedzieć, że zawsze zachwycała swoimi sukniami, zawsze zachwycała stylizacjami. Emily Ratajkowski najczęściej wybiera suknie czarne. To są suknie tiulowo-koronkowe, z aplikacjami, ale to są sukienki, które nigdy nie przekraczają pewnej przesady. To są sukienki, które bardzo wiele eksponują i to są sukienki zjawiskowe. W tym roku Emily Ratajkowski też miała taką sukienkę czarną, lekko prześwitującą, widać było czarną bieliznę, ale sukienka była pełna seksapilu, była absolutnie piękna, podkreślała jej figurę. To była taka sukienka, no właśnie, z wybiegów. To była sukienka z czerwonych dywanów. To była sukienka, która miała zachwycić dziennikarzy i miała wzbudzić ich zainteresowanie i tak jest od wielu lat i tak się dzieje. Emily Ratajkowski, kiedy przyjeżdża na festiwal w Cannes czy na jakąkolwiek inną imprezę, zawsze szeroko komentowana, szeroko oceniana. Jej zdjęcia pojawiają się w najważniejszych gazetach dotyczących mody, w Vogue, w Harper's Bazaarze, więc jest zauważana, jest doceniana i jest uważana przez dziennikarzy modowych za ikonę stylu. I tak było też w tym roku. Ta przepiękna czarna suknia bez specjalnie wielkiego klosza, raczej taka po ciele, podkreślająca jej figurę, zaprojektowana przez markę Miu Miu, czyli młodszą linię Prady, która moim zdaniem co roku jest coraz lepsza i zdecydowanie bardziej taka dla mnie żywiołowa i widowiskowa niż Prada, która w ubraniach raczej słynie z minimalizmu. Linia Miu Miu, która jak wiemy nazwa jej pochodzi od zdrobnienia, jakim nazywa się Miuccie Prady, czyli po prostu Miu Miu, zdecydowanie jest taką linią weselszą, żywszą, ciekawszą, taką bardziej glamour, taką jednocześnie no, na wybiegi, bo Prada to troszkę zupełnie inna bajka. To są zupełnie inne ubrania, naprawdę rzeczywiście bardzo minimalistyczne. Więc Emily Ratajkowski, pierwszy hit tegorocznego festiwalu w Cannes. Świetna suknia. Zapraszam do, moi drodzy, obejrzenia opisu pod filmem, bo tam znajdziecie link do zdjęć Emily Ratajkowski właśnie w tej czarnej, pięknej sukni Miu Miu. No i kolejna gwiazda z Polski, która absolutnie w tym roku zawojowała czerwony dywan i podbiła serca fotoreporterów, to nie kto inny jak nasza wspaniała, wybitna aktorka Joanna Kulik. Ona wystąpiła w trzech stylizacjach, takich najbardziej rzucających się w oczy, takie, na które też ja zwróciłem uwagę. I powiem tak, że to był występ no, nierówny. Bo najpierw zobaczyliśmy Joannę Kulik we wspaniałej, czarnej, długiej, do ziemi, welurowej sukni, która podkreślała jej kształty, która czyniła z tej naszej pięknej aktorki no, taką postać posągową, wielką. Naprawdę ta suknia wyglądała wspaniale, mimo że była bardzo zabudowana. To nie była suknia, która, no, tak jak w przypadku innych aktorek, kusiła wszystkich mężczyzn. Nie, nie, nie. To była suknia bardzo zabudowana, ale można zrobić suknię bardzo zabudowaną i być i wyglądać w niej bardzo pięknie. I niewątpliwie ta czarna suknia welurowa od Armaniego bardzo Joannie Kulik przypasowała i Joanna Kulik wyglądała w niej po prostu fenomenalnie, obłędnie. No, później była druga stylizacja. Druga stylizacja, która moim zdaniem była katastrofą. No, to jest jedyne, co przychodzi mi na myśl. I niestety była to katastrofa w polskim
polskim wydaniu, bo drugą stylizacją Joanny był garnitur taki oversize'owy Magdy Butrym. I no cóż można powiedzieć, nie przeszkadza mi połączenie pomarańczowego garnituru z różową bluzką pod spodem, mimo że kiedyś uważano, że takie połączenie nie powinno w ogóle istnieć w modzie. Ja uważam, że powinno, jest bardzo ładnym połączeniem. To jest kipiące energią połączenie kolorów. Natomiast niestety tutaj nie połączenie tych kolorów było problemem. Problemem był kompletnie, totalnie bezkształtny żakiet, bezkształtna marynarka oversize'owa czerwona, do tego bezkształtne workowate spodnie i generalnie w tej stylizacji Joanna Kulik wyglądała jak wyglądała tak, jakby ubrała taki dres kreszowy z przełomu lat 80. i 90. kupowany w Turcji i sprzedawany w Polsce na bazarach. No po prostu to było tragiczne. Joanna straciła wszelkie kształty w tym oversize'owym garniturze, straciła moim zdaniem całkowity sex appeal. No po prostu wyglądało to dramatycznie źle. No i kiedy wydawało się, że już nic nie zatrze tego złego wrażenia po tej pięknej pierwszej stylizacji Armaniego, Joanna Kulik założyła, przywdziała na siebie trzeci outfit. I tym trzecim outfitem był wspaniały garnitur od Diora w takim kremowym kolorze. I tu znowu można powiedzieć, że sytuacja została opanowana i uratowana. W tej trzeciej stylizacji Joanna Kulik znów zachwyciła wszystkich, znów wyglądała obłędnie, kobieco, seksownie, a jednocześnie bardzo wytwornie, bardzo dystyngowanie, jak na członkinie jury festiwalowego przystało. A więc dwa plusy, dwie świetne stylizacje, no i niestety jedna katastrofa. Tak to wygląda w przypadku Joanny Kulik. No i mamy chyba najgorętszą parę, która z Polski, która wystąpiła i która przyjechała na festiwal do Cannes, mianowicie Anna i Roberta Lewandowskich. No i właściwie od kilku dni internet żyje tylko wyłącznie ich strojami. A jakie one były? No cóż, one były znowu bardzo nierówne. Otóż w pierwszej odsłonie zobaczyliśmy i Roberta, i Anię w ubraniach marki Dolce Gabbana. Robert zresztą jest ambasadorem Dolce Gabbana i nie dziwota, że takie właśnie ubrania założyli, ale, no właśnie, tu jest jedno wielkie ale. Przez polski internet przelewa się od kilku dni dyskusja, rzeka komentarzy, czy to były stroje piękne, czy to były stroje brzydkie. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że to były wspaniałe stroje i po prostu małżeństwo Lewandowskich olśniło całe Cannes tymi przepięknymi stylizacjami, ale są też tacy, którzy twierdzą, że to nie były dobre stroje. Ja też twierdzę, że to nie były dobre stroje. Robert założył biały garnitur od Dolce Gabbana. Ten garnitur, jak widzicie, można kupić na stronie Dolce Gabbany. Kosztuje trochę ponad 2000 euro. I jak wygląda w tym garniturze? Przy swojej doskonałej sylwetce, przy doskonałym kroju tego garnituru, absolutnie nienagannym kroju, przy doskonałej tkaninie, jaka została wykorzystana do tego biało-czarnego garnituru, niestety, ale Robert wyglądał w tym garniturze jak kelner. To się być może nam tak nie do końca kojarzy, że jak kelner, bo wydawałoby się, jak to, taki drogi garnitur, przecież to jest niemożliwe, prawie 11 tysięcy złotych, jak można w czymś takim wyglądać jak kelner? No pamiętajmy, że w Cannes i we wszystkich takich drogich kurortach Morza Śródziemnego kelnerzy nie ubierają się tak jak w Polsce. Bardzo często kelnerzy mają uniformy, które są warte 2-3 tysiące złotych. Wielu kelnerów w bardzo drogich restauracjach Lazurowego Wybrzeża czy Wybrzeża Ligurijskiego we Włoszech, w tych dobrych, najdroższych hotelach ma uniformy o wiele droższe niż większość garniturów chłopaków, którzy idą w Polsce na studniówki, czy facetów, którzy wychodzą w Polsce na wesele. To są bardzo drogie uniformy, więc naprawdę założenie w Cannes czegoś białego, białego szczernią zawsze jest bardzo ryzykowne, bo naprawdę tu nie pomoże nienaganna sylwetka Roberta, nie pomoże nienaganny, fenomenalny krój tego garnituru, perfekcyjne uszycie, bo niestety coś w tej stylizacji skrzeczało moim zdaniem i no po prostu, naprawdę moim zdaniem Robert Lewandowski w tej stylizacji wyglądał jak
kelner, jak ktoś z obsługi, a nie jak wielka gwiazda futbolu. Co ciekawe, ja widziałem Roberta w wielu innych stylizacjach, w wielu innych outfitach. Robert uwielbia dobre, drogie marki, nie szczędzi na nie pieniędzy i naprawdę w innych wygląda świetnie. No, to niestety się nie udało. Ale cóż, żona nie pochwaliła się niczym lepszym. Ania Lewandowska założyła także suknię od Dolce Gabbany, fioletową, całą błyszczącą. I cóż, ta suknia też nie wyglądała dobrze. Coś dziwnego działo się z tą sukienką w biuście. Ona i ten biust trochę spłaszczała, trochę go tak, powiedziałbym, nawet dekomponowała. Ani to był kolor specjalnie dla niej, ani to był krój specjalnie dla niej, ani też ta suknia niczym specjalnie nie powaliła. Dosyć prosta, z tkaniny, powiedziałbym, no, zaryzykowałbym twierdzenie nawet lekko wulgarnej, bo to, że ona się świeciła i mieniła, to trochę za mało, więc absolutnie pierwsza stylizacja całkowicie nieudana, co oczywiście nie szkodziło Robertowi i Ani święcić prawdziwych triumfów w Cannes, bo jak widzieliśmy, wszyscy chcieli mieć z nimi zdjęcie. Nawet członkowie grupy Maneskin, Włosi, którzy wygrali w tamtym roku Eurowizję swoim świetnym rockowym kawałkiem, którzy zostali zaproszeni w tym roku do Cannes i zresztą sami w swoich garniturach wyglądali fantastycznie, trochę zerwali na potrzeby festiwalu z tym takim rockowym lookiem i mieli garnitury inne, odjechane, ciekawe, no takie Italian, takie włoskie, no cóż, Włosi po prostu tylko się dotkną czegoś i zrobią to świetne. I oni w tych garniturach wyglądali świetnie i kamery uchwyciły taką scenę, kiedy członkowie grupy Maneskin, a konkretnie Damiano David, jej lider, prosi Roberta o wspólne zdjęcie i prawdę mówiąc, wszyscy z tej grupy mają lepsze garnitury niż Robert. Niestety, no niestety. Czasem tak bywa i to jest niestety moim zdaniem kit, a nie hit. I to była zdecydowanie wpadka. Ale na szczęście Cannes daje możliwość nadrobienia pewnych zaległości albo odpokutowania wpadek, bo festiwal trwa długo, imprez jest wiele, więc można zawsze założyć coś innego i Ania Lewandowska to uczyniła i Robert także. I kiedy Robert założył czarny smoking, wyglądał w nim zjawiskowo, fantastycznie, fenomenalnie, męsko, no i było mu zdecydowanie lepiej niż właśnie w tym dziwnym biało-czarnym czymś od Dolce Gabbany. Więc czarny smoking u Roberta tak, biały nie, w tej stylizacji, w której Robert założył czarny smoking, Ania Lewandowska założyła, uwaga, wspaniałą suknię od polskiej projektantki Gosi Baczyńskiej, tak zwaną naked dress, a więc suknię bardzo po ciele, suknię w kolorze ciała i muszę powiedzieć, że w tej sukience z przepiękną, szlachetną tkaniną, która cudownie się układała, troszkę lejąca, ale podkreślająca kształty i powiem tak, po katastrofie związanej z sukienką Dolce Gabbany, suknia Gosi Baczyńskiej po prostu zmazała wcześniejsze przewinienia Ani i zobaczyliśmy Anię w najlepszym możliwym wydaniu. Brawo dla Gosi Baczyńskiej. Ja uważam, że Gosia Baczyńska też nie jest projektantką równą. Ona ma wzloty i upadki. Czasem z czymś trafia, czasem z czymś nie trafia. No ale cóż, tak jak to w życiu. Natomiast tu po prostu to nie Dolce Gabbana, to Gosia Baczyńska zapewniła Ani Lewandowskiej miejsce wśród osób, które były tam dobrze ubrane. Gdyby nie ta sukienka, moim zdaniem cały występ Ani Lewandowskiej w Cannes byłby pasmem porażek. Dlaczego? No cóż, bo zobaczyliśmy ją jeszcze w sukni pomarańczowej, takiej z baskinką z tyłu, rybka, kształt rybki, piękny kolor, piękny pomarańcz, zachwyciłem się tym kolorem. Suknia kompletnie nie do noszenia. Internauci natychmiast wychwycili, że jej się bardzo źle w tej sukni chodzi. Ona po prostu z trudem się uśmiechała, a jednocześnie bała się, że za chwilę się w tej sukni przewróci. Wyglądało to nieco komicznie, więc coś tu znowu było nie tak, bo oczywiście, że suknie na taki czerwony dywan nie mają być wygodne, to mają być suknie olśniewające, no ale jakieś minimum komfortu noszenia takiej sukni powinno być zachowane, a w tym przypadku trochę nie było, więc ta pomarańczowa suknia, kolor piękny, ale krój dosyć banalny, znany od wielu, wielu lat. I znowu nic ciekawego. Więc tak naprawdę na trzy suknie, które Ania pokazała, tylko jedna Gosi Baczyńskiej jest taką godną uwagi i jest suknią ta naked dress, która naprawdę autentycznie
może zachwycić. Ciekawy outfit Ania zaproponowała gdzieś tam podczas spaceru przy plaży, gdzie założyła spódnicę Magdy Butrym, spódnicę zrobioną na szydełku w takim kolorze ekri, która na dole wykończona była piórami. I muszę powiedzieć, że ta spódnica dla odmiany uratowała honor i dobre imię Magdy Butrym po tym skandalicznie nieudanym garniturze, jaki zaproponowała Joannie Kulik. Więc no, nawet jeśli ktoś, jak się okazuje, miał wpadkę, to zdążył się w jakiś inny sposób uratować i z tej wpadki wygrzebać. I Magdzie Butrym także się to udało. Moim zdaniem ta spódnica uratowała wizerunek Magdy Butrym po tej właśnie wpadce z garniturem Joanny Kulik. No a kto był z Polaków ubrany najlepiej? No, tu nie ma żadnych wątpliwości. Zdecydowanie była to Ania Rubik. Ania Rubik, która postawiła na kreacje głównie z domu mody Yves Saint Laurenta. Antony Vaccarello, dyrektor kreatywny Yves Saint Laurenta, projektował jej dwie fantastyczne, całkowicie fantastyczne stylizacje. Najpierw Ania Rubik zachwyciła nas w przepięknym, czarnym garniturze od Yves Saint Laurenta. Garniturze, który miał bardzo wysoko postawione ramiona. Tutaj poduszki były tak ostro, wyraźnie zaznaczone. One były kanciaste. Te ramiona były trochę szersze. To było takie pudełkowate, bardzo architektoniczne. Szerokie klapy marynarki. Marynarka oversize'owa. Do tego szerokie, jeszcze na dole poszerzane spodnie dla niezwykle szczupłej sylwetki Ani Rubik, taki krój, te szerokie, jeszcze poszerzane na dole spodnie, no to po prostu klasa sama w sobie. Klasa, klasa, klasa. I kiedy wydawało się, że ciężko będzie Ani Rubik przebić i samemu Antony Vaccarello będzie ciężko przebić swój własny czarny garnitur, który niewątpliwie jest hołdem złożonym samemu Yves Saint Laurentowi, który, jak wiemy, no, ubierał kobiety w czarne garnitury, właściwie lansował je bardzo i dał je kobietom do noszenia, więc niewątpliwie to było jakieś takie połączenie współczesności właśnie z tradycją samego Yves Saint Laurenta, jeśli chodzi o ten outfit Ani Rubik, to okazało się, że sam Antony Vaccarello potrafił przebić sam siebie. Bo otóż w następnych dniach, po średnio udanej stylizacji Ani Rubik, gdzie ona założyła takie koronkowe czarne spodnie, koronkowy top, i to było takie sobie, nie podobało mi się to specjalnie, nie było w tym nic odkrywczego, Ania Rubik zakłada suknię, tym razem suknię. Suknie znowu naked dress, suknie w kolorze takim cielistym, troszkę może wpadającym w bardzo jaśniutką oliwkę. Suknię kompletnie niezwykłą, suknię z długim rękawem, suknię u góry zabudowaną, suknię po ciele, suknię, która miała wszytą gumkę tu mniej więcej od dekoltu do pępka, która cudownie, ta gumka marszczyła tę suknię. Więc po prostu ona się cudownie układała. Ta góra sukni, a więc to, co, góra sukni i dół były połączone właściwie tylko w jednym miejscu, mniej więcej pod pępkiem, i one były połączone wspaniałym, pięknym kwiatem. To jest coś niezwykłego. Też polecam link w opisie, bo tak jak powiedziałem, właściwie wszystkie linki do tych strojów możecie w opisie zobaczyć. I ta suknia, ta niezwykła suknia Yves Saint Laurenta, z domu mody Yves Saint Laurenta, przygotowana przez Antony Vaccarello, moim zdaniem była najlepszą, najpiękniejszą suknią na festiwalu. Mimo że w Cannes pojawiło się wiele gwiazd, że te gwiazdy wydały dziesiątki tysięcy euro na inne suknie, na wspaniałe stroje. Mimo że widzieliśmy tam wiele strojów od Armaniego, z domu mody Chanel, od Dolce Gabbany. Mi się na przykład podobało, chociaż tu są zdania podzielone, suknia Dolce Gabbany, ale ta, którą założyła Sharon Stone, ta, która była malowana w takie printy, w takie jakby majoliki z przepięknym, osobnym, takim no, bardzo kanciastym, bardzo sztywnym, twardym trenem, który wyglądał trochę jak skorupa dopięta do sukni, ale to miało ciekawą formę, chociaż tak jak powiedziałem, zdania są na ten temat podzielone i różne, więc naprawdę wielkie domy mody zaprojektowały suknie tam dla wszystkich. I wiele gwiazd niewątpliwie zachwyciło. Niektóre niestety wyglądały komicznie. Z przerażeniem oglądałem na przykład stylizację Naomi Campbell.
kompletnie nie nadającą się do jej obecnej figury. Kompletnie. No ale cóż, skoro rozmawiamy o Polakach, rozmawiamy o Polakach. Więc moim zdaniem w przypadku Ani Rubik ta wspaniała suknia i ten czarny garnitur to z niej uczyniły najlepiej ubranego uczestnika, najlepiej ubranego gościa tegorocznego festiwalu. A jak Polacy wypadali w przeszłości? No cóż, wypadali czasem bardzo dobrze, bo i Grażyna Torbicka pięknie prezentowała się zawsze na festiwalu w Cannes i absolutnie zjawiskowo wypadła w 2018 roku Julia Wieniawa. Ale problem polegał na tym, że Robert Lewandowski, nawet gdyby wszystkie stylizacje mu na tym festiwalu nie wyszły, nawet gdyby Ania Lewandowska ubrała wszystkie złe sukienki, takie, w których nie wygląda dobrze, to i tak Polacy w tym roku byli gwiazdami. Ania Rubik jest gwiazdą. Robert Lewandowski i Ania Lewandowska są gwiazdami. Emilii Ratajkowski jest gwiazdą. Natomiast Julia Wieniawa, która w 2018 roku pojechała do Cannes jako ambasador marki i miała obłędną sukienkę, obłędną, naprawdę fantastyczną, w cudownym kolorze, też polecam link w opisie, to niestety nie została specjalnie zauważona, ponieważ nie była tam jako aktorka, która gra w filmie, nie była tam jako VIP zaproszony na imprezę. Była tam jako ambasador marki kosmetycznej i trochę smutno patrzyło się na to, i są takie zdjęcia w internecie, w sieci, kiedy Julia Wieniawa cudownie pozuje, ma przecież piękną figurę, miała piękną suknię, a w tle fotoreporterzy zajmują się przeglądaniem wcześniej zrobionych zdjęć, czyszczeniem obiektywu i tak naprawdę okazuje się, że nikomu nie zależy na tym, żeby Julii Wieniawie zrobić zdjęcie, co tylko udowadnia jeszcze raz fakt, że żeby być zauważonym w Cannes, nie wystarczy ładnie się ubrać. Jeszcze trzeba coś sobą reprezentować. Trzeba być kimś albo bardzo znanym, albo bardzo utalentowanym, albo kimś bardzo ważnym, bo czasem sam strój nie wystarczy. Ale może to dobrze. Moi drodzy, jeśli podobał się wam ten film, jeśli zgadzacie się z moją oceną stylizacji polskich gości na festiwalu w Cannes, to oczywiście proszę o łapkę w górę i proszę o subskrypcję mojego kanału, bo oczywiście to zmotywuje mnie do przygotowania kolejnego filmu o modzie i nie tylko.